Siemaneczko, kolejnym tematem w serii Instagram, Facebook Marketing będzie temat tego, jak rozmawiać z ludźmi, jak to ma przebiegać i no i w ogóle jak się za to zabrać. E, więc znowu was zaskoczę. Albo rozczaruję, nie wiem. Po pierwsze, to nie Wy macie zagadywać do ludzi, tylko to oni mają zagadywać do was. I tutaj jak to zrobić? No, odpowiedź jest prosta: musicie robić marketing w taki sposób, żeby się do was odzywali. Daj, dawajcie, nie dawajcie wszystkiego na talerzu, róbcie takie niedopowiedzenia. Niedopowiedzenie ma przeogromną siłę w marketingu, i o tym, jak robić niedopowiedzenie, to jest bardzo obszerny temat, i nie chciałbym wam narzucać swojej wizji na to, dlatego fajnie by było, gdybyście usiedli. I poświęcili chwilę czasu na to, żeby wymyślić swój sposób na to, jak pokazywać coś, nie pokazując tego. I mam nadzieję, że tutaj tak zasieje ziarenko, że faktycznie coś sensownego i fajnego wymyślicie. Dlaczego nie chcę Wam mówić, jak ja to robię? Zresztą możecie oglądać, jak ja to robię, tak? Chodzi o to, że dzisiaj, czy wczoraj, doszedłem do wniosku, że większość ludzi się nie rozwija dlatego, że liderzy narzuca narzucają im swój sposób mm, robienia marketingu, e przez co oni po prostu non-stop kopiują, e wcale nie modelując tego marketingu w jakiś, e na swój sposób, tylko cały czas idą tym, e tym tropem, tym sposobem. A często po prostu różnią się charakterami i w momencie, kiedy ktoś ma e, spokojną osobowość, taką e, emocjonalnie umiarkowaną, nie tak jak ja, e, no to ciężko mu będzie kopiować mój, mój styl. tak? E, jeżeli ktoś e, jest kontrowersyjny, no to znowu ja nie będę umiał go kopiować, bo ja nie umiem być kontrowersyjny. E, ja wolę, żeby to było konstant, jak to Kenka śpiewał u, u siebie. E, co jeszcze? Właśnie, to nie wy macie pisać do ludzi, tylko oni mają pisać do was, więc musicie robić marketing w taki sposób, żeby do was pisali, czyli zadawać pytania. Dlatego też opisy pod zdjęciami na Instagramie. Jeżeli zakończycie opis pod zdjęciem, w jakikolwiek pytanie zadacie, to wywołacie dyskusję, tak? Jeżeli wywołacie dyskusję, no to wejdziecie w rozmowę z tym człowiekiem. <laughs> W taki sposób chociażby można robić marketing na Instagramie. Ten temat, e, już we wcześniejszym filmie mówiłem, że będzie rozwinięty później. Na razie tutaj rozstrzygamy takie em, tematy, które muszą być rozstrzygnięte przed pójściem grubiej e, w rozpiskę, co i jak robić. Dobra. Hmm. Hmm. Chyba tyle. E, Musicie po prostu zrozumieć, że to nie wy tutaj um, chcecie komuś coś dać, tylko to on musi chcieć od was wziąć. Jeżeli wy zobaczycie, jak działa polskie społeczeństwo, i podejrzewam, że nie tylko polskie, ale polskie e, głównie, bo, bo to już gdzieś tam obserwowałem. Jeżeli Polakowi e, dasz coś na tacy e, i powiesz, że za darmo, to się zastanawia, czy to jest zatrute, e, czy może potem będzie musiał za to zapłacić. Tak samo jest właśnie z e, możliwościami zarabiania pieniędzy, tak, czy mnożenia kapitału. Jeżeli ty mu wyjdziesz naprzeciw z ofertą, no to on się zastanawia, hmm, ciekawe, na czym on tutaj zarabia. E, temat to w ogólnie e, afiliacji, czyli gdzieś systemu partnerskiego, programu partnerskiego, czy jak zwał, tak zwał, też będzie omówiony. E, w każdym razie zostaniemy przy tym, mm, o czym mówimy. Właśnie, więc jeżeli wyjdziesz naprzeciw mu z taką ofertą, to on czuje podejrzenia. Ale, ale, jeżeli ty robisz coś, i pokazujesz tą drogę, czyli tak jak we wcześniejszym filmie mówiłem, macie zacząć marketing od momentu startu, a nie od połowy lub od momentu, kiedy już macie jakieś, jakieś dochody, bo oni tą drogą, drogę muszą widzieć. I każdy kolejny post będzie swoistym takim, takim gwoździkiem, który mu wbijacie gdzieś w tyłek, jak siedzi przed komputerem i ogląda Facebooka, Instagrama, Youtube'a, Snapchata czy cokolwiek jeszcze. I będzie go to, wiesz, drażniło. A jeżeli będzie go drażniło, no to w końcu zada sobie pytanie, kurde, o co chodzi? Może ja też bym się zainteresował? Może to coś w tym jest? Może coś tego? 5, 10? Właśnie. Tak to wygląda. Nie jest obszerny dzisiejszy film, ale mam nadzieję, że odpowiedział na pytanie Adama Nowakowskiego, jeżeli dobrze pamiętam. A wydaje mi się, że dobrze mam pamięć do i nazwisk oraz miniaturek. Tylko jak ktoś mi się przedstawia, to, to nie zapamiętuję imion. Ale tak jak gdzieś wpadnę na kogoś, to mam bardzo, bardzo dobrą pamięć. Dobra Adam, mam nadzieję, że ten film odpowiedział na Twoje pytania. I kolejne e, filmy też będą inspirowane komentarzami e, m, spod tego filmu. Więc odpowiadając na ten film, zadając pytania pod tym filmem, będę mógł Tobie odpowiedzieć w postaci filmu m, w następnym lub którymś tam z kolei filmie. Więc jeżeli coś Cię trapi, czegoś nie rozumiesz, lub nie masz pomysłu na to, to mnie zapytaj. Myślę, że po tych trzech latach w jakiś sposób będę mógł się do tego ustosunkować, a być może to Tobie pomoże. I obu stron będziemy zadowoleni. Także, także tak to wygląda. No, lecę gdzieś tam coś porobić, a Wam życzę miłego dnia. Hmm. No i zapraszam do, do tej dyskusji, tak, która, która ma być, bo nie chcę tego robić dla siebie. Więc jeżeli to obejrzałeś do końca, to bardzo Ci dziękuję. No i mam nadzieję, że zobaczymy się pod tym filmem w komentarzach. Trzymaj się, cześć.